W ręku mam właśnie mapę Beskidu Sądeckiego, piękną okolic Muszyny, Krynicy i Rzegiestowa, w których miałem okazję spędzić część urlopu w zeszłym roku. Ale czy to naprawdę mapa? Sprawdźmy definicję w słowniku PWN-u. Po pierwsze, to obraz powierzchni jakiegoś obszaru przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą umownych znaków i kolorów, albo występowanie i rozmieszczenie jakiegoś zjawiska w kraju lub na świecie. Dziwnym trafem słowo mapa na przełomie wieków doczekało się nowego znaczenia. Dla wielu graczy jest to określenie pewnego ograniczonego terenu, na którym przeważnie dochodzi do starć w trybie multiplayer. Jakość map jest niezwykle istotna dla sukcesu multiplayera, a część z aren na zawsze przeszła do historii. Stały się one wyznacznikiem nowych trendów i wytyczyły one szlak następcom. Przyjrzymy się dzisiaj sześciu takim konstrukcjom, mapom, które na zawsze zmieniły świat gier komputerowych. Na miejscu szóstym Wake Island. Lata 90. zdominowane były przez zręcznościowe i fantastyczne strzelaniny. Dopiero przełom wieków przyniósł zwrot w kierunku realizmu. Takie gry jak Return to Castle Wolfenstein czy Medal of Honor na szerszą skalę wzbudziły zainteresowanie multiplayerem w realiach II wojny światowej. Ale prawdziwym punktem przełomowym był pod tym względem Battlefield 1942. Latem 2002 roku rusza potężna machina marketingowa, która ma przygotować grunt pod wrześniową premierę pierwszego BFA w historii. I co ciekawe, firma EA decyduje się na wypuszczenie dwóch wersji demonstracyjnych. Pierwsze demo przeznaczone było dla jednego gracza i pozwalało w towarzystwie botów przetestować się w walkach o Tobruk. Drugie natomiast rzucało nas do starć sieciowych na atolu Wake, czyli Wake Island. Podobnie jak reszta map z Battlefielda 1942, taki Wake Island odnosiła się do prawdziwych wydarzeń, czyli do pierwszego lądowego starcia między siłami Japonii i Stanów Zjednoczonych. Do bitwy doszło natychmiast po ataku na Pearl Harbor i dla Amerykanów ma ona znaczenie jak dla nas obrona Westerplatte. Niewielki garnizon składający się z 500 żołnierzy bronił się przed istną japońską nawałnicą. W przeciągu 15 dni walk Japończycy ponieśli ogromne straty, w tym m.in. dwa niszczyciele i ponad 1000 zabitych. Atoll Wake stał się przez te 2 tygodnie polem walki, który angażował zarówno okręty, lotnictwo, artylerię, ale też piechotę. I to właśnie próby lądowania Japończyków na Wake trafiły do Battlefielda. Ciężko oddać, jak kolosalne wrażenie robił rozmach tych starć. Jedni gracze obstawiali działa niszczycieli i bombardowali pozycje amerykańskie. Inni brali udział w podniebnych starciach, gdy na wysepce toczyła się krwawa walka piechoty. Demo pozwalało na udział maksymalnie 32 graczy, ale dopiero pełna wersja odblokowywała pełen rozmach starć przy 64 osobach naraz. Od tamtej pory masowe walki w multi przybrały kompletnie nowe oblicze, a plansza Wake Island stała się sztandarowym wyborem serii Battlefield. Trafiała ona chociażby do Battlefield Vietnam, Dwójki, Trójki, 1943 i Battlefielda Online. Miejsce piąte, Nuketown. Battlefield bardzo często konfrontowany jest bezpośrednio z serią Call of Duty i choć obie gry wyszły od wspólnego przodka, Medal of Honor, tak są całkowicie różne, jeśli chodzi o doznania w trybie multiplayer. Call of Duty od czasu Modern Warfare 1 stało się synonimem swobodnego wygrzewu, chaotycznego, ultrazręcznościowego i choć w skórkach realizmu, to nawiązującego mocno do gier z lat 90. W końcu silnik z korzeniami w Quake 3 do czegoś zobowiązywał. Popularność multi z Modern Warfare 1 została tylko ugruntowana przez sukces Modern Warfare 2, a prawdziwym ukoronowaniem tamtej epoki Call of Duty były Black Opsy i ich cholernie ciasna mapka Nuketown. Osadzona w realiach sztucznie postawionego miasteczka, na którym miano przetestować siłę nuklearnej eksplozji, oferowała nieustanną akcję. Tutaj każdy rzucony granat mógł kogoś zabić, a mały rozmiar planszy nie pozwalał nigdy na poczucie się bezpiecznym. Szalony respawn prowadził często do komediowych, ale też frustrujących scen, a prawdziwym koszmarem była sytuacja, gdy któryś z graczy doczłapał do jakiejś potężnej serii ofiar. I nie, wcale ten typ gameplayu jakoś nie trafiał w moje gusta, ale zarówno na PC-tach i konsolach Nuketown cieszył się wielką popularnością. Mapa oferowała wyciśniętą esencję multi Call of Duty, podaną w hiperszybkiej i intensywnej formie, gdzie trup ścielił się gęsto, a doświadczenie wpadało na konto grubymi tysiącami. Nuketown stało się obowiązkowym dodatkiem do każdego trybu multi wyprodukowanego przez Treyarch. Trafiło do Black Ops 2 w wersji z 2025 roku i Black Ops 3 w wersji z 2065. Miejsce czwarte, E1 M1. Strzelaniny pierwszoosobowe są aktualnie najpopularniejszym gatunkiem gier i aż trudno uwierzyć, że ich rozwój to zaledwie ostatnich 25 lat, bo tak naprawdę dopiero od Dooma z 1993 roku możemy uznać, że FPS osiągnęły swoją dojrzałość i wtedy wprowadziły rozwiązania, które są z nami do dziś.
Choć Wolfenstein 3D był nie mniej ważny dla ewolucji gier, tak dopiero Doom wprowadził tryby sieciowe, kooperacje, ale też deathmatch. Szybko okazało się, że strzelanie do innych graczy może być nawet bardziej zabawne niż wspólna masakra maszkar. W czasach przed popularyzacją internetu konieczne było jednak łączenie komputerów w sieci lokalne. Stąd tak nagłe szaleństwo różnych LAN party, ale też grania w pracy czy w szkolnych pracowniach, często w jedynych pomieszczeniach, gdzie był więcej niż jeden komputer. Początki były skromne, bo na arenach walczono w maksymalnie 4 osoby, a twórcy nie przygotowali specjalnych plansz, tylko dostosowywali mapy singla pod potrzeby multiplayera. Nic dziwnego, że najwięcej starć toczyło się na E1-M1, pierwszej mapie z pierwszego epizodu. Nie była ona za duża, więc pozwalała graczom łatwo się odnaleźć. Dopiero kolejni naśladowcy Dooma wprowadzali specjalne areny dedykowane tylko i wyłącznie trybowi deathmatch. Zrobił to chociażby zapomniany i średnio udany Corridor 7. E1-M1 symbolizuje pradawny początek grania w sieci w FPS-y, ale też historyczny moment transformacji gatunku. Nowy Doom z 2016 roku odniósł się do tej legendy. Ukończenie pierwszego etapu z kampanii przekłada się na osiągnięcie nazwane właśnie E1-M1. Miejsce trzecie, 245. W początkowej fazie rozwoju trybów multiplayer dominowały tryby każdy na każdego, czyli popularny deathmatch. Tak właśnie wyglądało to w Doomie, w Quake'u 1 czy w Duke Nukem 3D. Już na tym etapie znajdowali się jednak twórcy, którzy chcieli w strzelaninach trybów, które nagradzałyby koordynację. W Rise of the Triads z 1995 roku pojawia się Triad Wars, forma zabawy opierająca się na zasadach terenowej gry Zdobądź Flagę. Gra przeszła jednak bez większego echa i dopiero nadejście Quake'a 1 i licznych do niego modów pozwoliło FPS-om odejść od czystej rozwałki w deathmatchu. A wszystko to za sprawą dwóch fanowskich modyfikacji. Z jednej strony powstał Quake CTF, który przenosił Capture the Flag na zasady szalonej, zręcznościowej makabry. Pomysł na ziemię sprowadził zaś Team Fortress, który rozwinął koncepcję w niespodziewany sposób. Nie tylko wprowadził specjalne mapy, idealnie dostosowane do formuły Capture the Flag, ale także otworzył przed graczami opcję doboru klasy postaci, a każdy żołnierz miał swoje zalety i wady. W ten sposób kompletnie odmieniono formę zabawy w multi. Na mapie 245 rozmieszczono dwie dobrze ufortyfikowane bazy, a całość poszatkowano licznymi przejściami i tunelami. Dostanie się do bazy wroga i wykradnięcie fantu wymagało współpracy między członkami drużyny i wzajemnego uzupełniania swoich braków. 245 stał się sztandarowym albo wręcz flagowym przykładem tego, jak może zmienić się FPS, gdy zmodyfikujemy zasady rządzące mechaniką. Mapka przeszła do historii i nie zabrakło jej w żadnej kolejnej edycji Team Fortress. Już jako Twoford trafiła do Team Fortress Classic, a następnie także do Team Fortress 2, gdzie do dziś pozostaje ulubieńcem graczy. W momencie pisania tego tekstu aż 1600 osób jednocześnie walczyło o flagi na tej właśnie mapie. Na miejscu drugim Aeon of Strife. Pierwszy StarCraft to nie tylko świetna kampania dla jednego gracza i tryb multiplayer, który przetarł szlak dla e-sportu, to także niezliczona liczba autorskich map, przygotowywanych przez fanów, które na wiele sposobów potrafiły modyfikować zasady oryginału. Jedną z nich, która z czasem wyewoluuje w osobny i szalenie popularny gatunek, była Aeon of Strife. W tamtym momencie oferowała ona całkowicie świeże wrażenia dla fanów RTS-ów. Zamiast dowodzenia armią kontrolowaliśmy tylko jedną postać, a dwie drużyny graczy toczyły boje na wypełnionej wieżami planszy, na której niezależne jednostki poruszały się ścieżkami w kierunku bazy przeciwnika. Brzmi znajomo? Pomysł na Aeon of Strife był zalążkiem gatunku MOBA. W tej prototypowej fazie brak jeszcze wielu znanych elementów, albo były one zrobione w bardzo prostej formie. Dopiero przy kolejnym RTS-ie Blizzarda, Warcraftie 3, pomysł został rozwinięty w ramach modyfikacji Defense of Nations, znanej szerzej po prostu jako Dota. To tam czekała na nas ponad setka bohaterów do wyboru i wszystkie rozwiązania i taktyki, które wyznaczały to, czym jest MOBA. Dota zaś stała się takim fenomenem, że trafiła nawet do wakacyjnego, przaśnego, popowego hitu Bass Huntera. Od tego momentu nie było odwrotu. To, co zaczynało jako jedna z setek modyfikacji, zostało podchwycone przez wielkie firmy z ich ogromnymi budżetami. W 2009 roku wychodzi League of Legends od Riot Games ze swoją mapą nazwaną Summoner's Rift. Jak to wszystko się skończyło, dobrze wiemy. MOBA stała się trendem, którego nie zignorował nawet sam Blizzard, wydając Heroes of the Storm. A co stało się z twórcą Aeon of Strife, znanego pod ksywką Aeon 64? To jedna z wielkich tajemnic naszej branży. Na miejscu pierwszym Dust. Kiedy na początku tego stulecia zagrywaliśmy się w kafejce w CS-a w wersji 1.6, nawet nie przypuszczaliśmy, że Counter-Strike w przyszłości odniesie tak kolosalny sukces i pozostawi w tyle całą bezpośrednią konkurencję.
Dzisiaj CS to nie tylko legenda, to także ogromna i żywa baza użytkowników oraz jeden z głównych filarów rozwoju e-sportu. I spokojnie można stwierdzić, że Counter-Strike nie byłby sobą, gdyby nie dwie mapy Dust. The Dust i The Dust 2. I choć dzisiaj w Global Offensive to Dust 2 jest jedną z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszą mapą, to mój wybór padł na pierwszą wersję, której korzenie sięgają jeszcze pradawnych wersji beta oryginalnego moda. Dust jest o tyle ważny, bo był jedną z trzech pierwszych map w trybie Bomb Defusal, na co wskazują oczywiście literki D w nazwie, formatu zabawy, w którym terroryści starają się podłożyć ładunek wybuchowy w jednym z dwóch punktów, a siły policyjne starają się im w tym przeszkodzić. Dzisiaj rozbrajanie bomby to absolutny klasyk, tryb, na którym zbudowano e-sport Counter-Strike'a. Sam Dust z 1999 roku miał bardzo prostą i czytelną konstrukcję, a na mapie mogli odnaleźć się wszyscy rozpoczynający swoją przygodę w multi. Niestety to czuć, bo dzisiaj nawet pomimo pewnych zmian odstaje od bardziej zbalansowanych i dopracowanych konkurentek. David Johnston, legendarny projektant map do Counter-Strike'a, usprawnił jej projekt w 2001 roku, pracując właśnie nad Dust 2. I to właśnie plansza Dust zamyka zestawienie sześciu map, które zmieniły świat gier komputerowych. Jeśli czegoś brakuje, dajcie znać w komentarzach.